Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, z Departamentem Projektów i Strategii realizujemy projekt pod nazwą Studium Architektury Informacyjnej Państwa. To jeden z wielu aktywności w zakresie architektury informacyjnej Państwa. Serdecznie Państwa witam na, na, tym, na naszym spotkaniu. Kilka zdań, czym to, czym to studium jest. Studium AIP to jest. Taki cykl szkoleń zaplanowaliśmy tutaj, tak jak powiedziałem, wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji. Cykl szkoleń to są wykłady, webinaria, zajęcia warsztatowe. Na dzisiaj dla przedstawicieli administracji publicznej szczebla centralnego. Jest dużo pytań na temat podobnych zajęć dla jednostek samorządu terytorialnego, dla innych instytucji i oczywiście coś takiego jest planowane, natomiast na dzisiaj zakładamy i jakby organizujemy to tylko dla administracji publicznej tego, tego szczebla rządowego. Oczywiście w tym studium w tej pierwszej fazie, w tej fazie, w której w, oparciu, znaczy w której się spotykamy dzisiaj Udział jest oczywiście dowolny. Jeśli ktoś z samorządu też dołącza, to oczywiście takich osób w cudzysłowie nie przeganiamy. Natomiast już kolejne fazy, o której powiemy dzisiaj na koniec dnia, no wymagają takiego zaangażowania i konkretnej pracy i to jest ukierunkowane już dla tych jednostek administracji, administracji rządowej. Chcemy Państwa poprzez to studium jakby zapoznać z architekturą informacyjną Państwa, ale również, co bardzo w naszej ocenie istotne, w sposób praktyczny spróbować wykorzystać wraz z Państwem zasoby architektury informacyjnej, pryncypie architektury informacyjnej, to wszystko czym architektura informacyjna Państwa jest w Państwa codziennej pracy, w tym między innymi na przykład w definiowaniu i rozwoju przedsięwzięć teleinformatycznych, które Państwo czy to planujecie, czy, czy realizujecie, czy dzięki tej wiedzy, którą tu wspólnie sobie ustalimy, będziecie w stanie planować. Zależy nam na tym, aby po tym studium wyszli Państwo z taką praktyczną wiedzą. Dzisiaj jest dzień, w którym opowiadamy sobie trochę o teorii. To jest ta tak zwana faza pierwsza faza informacyjna. I na tych, na tych zajęciach, podczas tego dnia, będziemy Państwu przybliżać. W teorii różne aspekty związane z architekturą informacyjną państwa. Ja za chwilę pokażę szczegółowo agendę naszego spotkania. Natomiast kolejne fazy, faza druga i faza trzecia, to już będą fazy warsztatowe, to już będą fazy, w których spotykając się w jakimś mniejszym gronie z instytucjami, konkretnymi instytucjami, przedstawicielami tych instytucji, będziemy sobie ćwiczyć na przykładach właśnie tych instytucji. Mamy fazę pierwszą, webinar. Sześć wykładów, tak jak powiedziałem, dla jednostek administracji rządowej, ministerstwa, urzędy centralne, jednostki przez nie nadzorowane podległe. Ten zakres jedno, tego jednodniowego jedno szkolenia to tak generalnie obejmuje tutaj wskazanych, wskazanych takich cztery, cztery, cztery obszary. E, natomiast jeśli chodzi o szczegóły, to po tym krótkim wprowadzeniu z mojej strony e, oddam głos panu Andrzejowi Rękowskiemu, który państwu opowie o. Ogólnej charakterystyce architektury informacyjnej państwa, trochę o historii tego, tego, czym ta architektura jest. Potem będziemy mieli wykład Anny Tomali, który będzie wykładem w dużej części prawnym, czyli będą aspekty prawne, zarówno polskie, jak i europejskie, związane Pasło z. Też Potem, wpisać. Potem Dariusz Bogucki powie państwu trochę na temat praktycznego zastosowania. Architektury Informacyjnej Państwa w zakresie definiowania przedsięwzięć w administracji, przedsięwzięć teleinformatycznych. Przed przerwą będziemy mieli dosyć techniczne wystąpienie dotyczące repozytorium Architektury Informacyjnej Państwa, czyli tego, co, co, jak jest skonstruowane repozytorium, co udało się w tym repozytorium zebrać, jakie mamy dane, informacje. To jest o tyle ważna prezentacja, znaczy każda jest ważna. Natomiast ta jest o tyle ważna, że w ramach drugiej fazy będziemy próbowali razem z Państwem takie zręby repozytorium dla jednostek w ramach planowania czy budowania architektury korporacyjnej poszczególnych instytucji zaplanować. Potem mamy półgodzinną przerwę. Kolejny temat, też bardzo istotny z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że SIST, który pewnie większość Państwa kojarzy, a jeśli nie, to kolega Konrad Michałowski o tym doskonale opowie. SIST to jest jedno ze źródeł danych do, do AIP, ale również prezentacja jest istotna, dlatego że zaczęła się inwentaryzacja, taka cykliczna inwentaryzacja w SIScie, i tutaj kolega też o tym troszkę opowie. I na końcu y, ja znowu do Państwa wrócę i w szczegółach opowiem to, czym będzie faza druga i faza trzecia. Y, wszystkie te informacje, zarówno o studium, jak i o kolejnych fazach, jak i odpowiedzi na Państwa pytania, wątpliwości, y, będą albo już są publikowane na portalu architektury i funkcjonowania prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Także z mojej strony to tyle mm, wstępu i teraz oddam głos Andrzejowi Ręgowskiemu.